Cześć, witajcie z tej strony kanał Retrogulasz. Nadszedł ten dzień, w którym niedawno ogłoszony konkurs będziemy rozstrzygać. Dziękujemy wszystkim za udział. Dość sporo osób wzięło udział. A czy ktoś trafił? No, to się za chwilę okaże, bo będziemy próbować wczytać tą kasetkę, którą pokazywaliśmy wam na garażu. Nagroda, powiemy coś o nagrodzie, czy może najpierw spróbujemy rozstrzygnąć, co znajduje się na kasecie, a później będziemy rozmawiać o nagrodach, jak myślicie, panowie? Później. No, na koniec. Przedstawimy zwycięzcy nagrodę. No, czyli co, odpalamy komodę i zobaczmy, co tam się znajduje i czy ktoś trafił. Powodzenia. Dobra, mamy zmontowany zestaw. Jest kasetka, głowica wcześniej ustawiona. Próbujemy wczytać. Ocik. Poszło. Ciekawe. No, ciekawe co. Uczestników trochę było. Ludzie stawiali głównie na polskie produkcje. Zobaczymy, czy cokolwiek jest na tej kasecie. Go, albo disco polo, jak ktoś tam widzi. Podejdź młody bliżej tu trochę, bo tam burczysz coś jak. Dobra, my już wiemy. My już wiemy, co jest na kasecie, dlatego że wczytał nam się nagłówek. Także tak powiedziałem, my już wiemy, co jest na kasecie, dlatego że wczytał nam się nagłówek, a wy sobie możecie na razie cierpliwie oglądać paseczki. Ile było odpowiedzi? Przeszło 40, 41. No, czyli ładnie. Znaczy komentarzy było więcej, ale było też trochę pozdrowień, czy też takich, że ktoś nie bierze udziału, ale tam nam gratuluje, to też dziękujemy za takie komentarze. Napięcie sięga zenitu. Kaseta jest dość krótka, więc to podejrzewam, że nie będzie jakaś. Znaczy podejrzewam, ja już wiem, co to zagra, więc nie będzie zbyt rozbudowana. Pornoboker. O, coś się pojawia? Coś się pojawiło. Jesteśmy bliżej niż dalej. Na górę wskoczył, tylko ci się załaduje. Jest, yes. Mamy to. Jak widzicie, Grom jest Arni z Zeppelin Games. Zaraz sobie sprawdzimy, czy ktoś takiej odpowiedzi udzielił. Ale coś mi się przypomina, że chyba nikt. No nie widzę takiej odpowiedzi na liście. Czyli jednak nie nasza rodzima produkcja, tylko licencja. Dokładnie. Licencja. Jeżeli ktoś udzielił takiej odpowiedzi, to gratulujemy, a jeżeli nie, no to będziemy losować. A co będziemy losować? Będziemy losować nagrodę. Więc młody może powiesz nam coś na temat nagrody. W związku z przykrą sytuacją, która odbyła się w styczniu tego roku, zmarł Henryk Jerzy Chmielewski, znany bardziej jako Babcio Chmiel. Chcieliśmy właśnie upamiętnić ze swojej strony go, więc nagroda to będą kolekcja komiksów Tytus, Romek i Atomek. Według nas, my się na tym wychowaliśmy i uważamy, że no, weszło to w tradycję, w kulturę Polski. Było to wydawane od 1957 roku, komiks. Pierw w Gazecie Młodzieżowej, a od 1966 roku już w książkach. To było tak kultowe, że pojawiła się pełnometrażowy film, parę odcinków w wersji animowanej, jak i również nawet zespół Blenders napisał piosenkę pod tytułem Banan i Drzewo. Komiksy nie tylko bawiły, ale również uczyły, czy geografii, czy jak postępować, takiego systemu wartości. Ja nie ukrywam, często wypożyczałem z biblioteki te komiksy, chłopaki również. Tak, oczywiście. Chyba no, się. Tak. No, ja mówię, te komiksy nie tylko bawiły, ale też uczyły. Tak, tak. Dużo geografii uczyły, to pamiętam. Także myślę, że jeżeli wygra ktoś ze starszych widzów, to będzie sobie fajnie to chyba przypomnieć.
Tak. A jeżeli ktoś młodszy, który nie zna, no to najwyższy czas zapoznać. Jak najbardziej. To może teraz Waflu pokażę, jak ten zestaw się prezentuje. Jak już młody wspomniał, mamy reedycję zestawu komiksów. Reedycja jest wydawana zgodnie z oryginałem, więc zdarzają się też czarno-białe strony. Myślę, że jest to związane z tym, że to komiksy były też drukowane w gazetach i pewnie stąd się to wzięło, że są czarno-białe. Niektóre odcinki. Fajny duży zestaw w wysu 5 przygód. Tytuł Saromka i Atomka. No, mamy nadzieję, że zwycięzca się ucieszy. Ja bym się cieszył. Ja też. Także przechodzimy do losowania i życzymy... Nie oddam. Życzymy powodzenia. No cóż, tak widzieliście, grą okazała się gra Arnie z Zeppelin Games. Sprawdziliśmy, czy ktoś udzielił takiej odpowiedzi i... Nie. Nikt nie trafił. Wszyscy obstawiali Hansa Krossa, znaczy większość? Większość Hansa Krossa. W ogóle wszyscy stawiali na rodzime produkcje Avalonu, a wyraźnie mówiliśmy, że liczą się też gry, których Avalon był dystrybutorem, czy tam na licencji wydawane. Dokładnie. Były to gry z Zeppelin Games. Dwie osoby bodajże postawiły tam na Para Academy chyba i Bionic Ninja. Mhm. Więc tak zapowiedzieliśmy, będzie losowanko. Bierzemy pod uwagę wszystkie odpowiedzi, nawet te najbardziej absurdalne, bo były też takie. Trochę osób postawiło na gry, co prawda z Avalonu, ale które wyszły na przykład tylko na Atari, bądź też tak, Sołty na PC-ta. Ale każda odpowiedź się liczy, tak opisaliśmy. Mamy tu michę do losowania. No i teraz z wszystkich odpowiedzi, jeżeli ktoś w ogóle udzielił jakiekolwiek odpowiedzi, podał jakikolwiek tytuł, ogólnie chodzi... Tak, jeżeli ktoś podał w ogóle cokolwiek, co ma związek z zawartością kasety, no to będzie tutaj losowany. To lecimy po kolei. Pierwszy uczestnik, Siachu. Kolejny, King Banan. NXArchive.pl. Ja mam Retro Grill Twina. Stefan. Versus Web TV. Ronnie Worms. Mareczek. Boguś gra. Mu się tu klączę. Rhyme. My Retro Hobby. KRG Kącik Retrogracza. No, mi też tak właśnie. Atari Retrofan. Dariusz Kurzyński. Łukasz Games Live TV. W kanale. Nawet nie wiem, jak to przeczytać. Mam nadzieję, że dobrze. Pressfire... To continue. To continue. Attend the player. Konrad Akarenton. Że się tak stresuje, żeby nie walnąć jakieś literówki. Ojej, dobrze to przepisałem. No właśnie. Ucholek Game i cała reszta. Radek 7-5. Top 10. Slawciu? Dobrze, stres jest. Retro Szpunta Fan. A, teraz... Sikorski Chill Wagon. Retrowizja. To chyba literówkę zrobiłem. Nie, chyba jest dobrze. Ruby Gamer? Ruby Gamer? No, jakoś tak się czyta. Pamikon. Larkadiusz. Retrofilu. Bartek 2075. Retro Raven. Michał Olszewski. PSX Maniak. Grajbuda.pl.
Pogadajmy o grafonku. Jeremiah Bulli. Coach Gorski. 3DH. CA160. BNU. BNU. No, to wszyscy, którzy udzielili jakiejkolwiek odpowiedzi. Nagrodę znacie. Największy z nas to chyba będzie losował, czyli Wafel. Ale przecież się na wysokość. To trzeba to w ogóle zamiąchać, ja się przygotuj i w ogóle nie patrz tutaj. Nie będę patrzył. Mieszaj to dobrze, wymieszaj. Masz się też wymieszać. Żeby nie było, że ja się zamieszałem. Ja tam już doświadczenie w mieszaniu mam. No i mamy do losowania sierotkę, wafelię. Jedziesz. Bo... Dajcie im tam. Tu sieroto. I zamieszaj tam. Zamiąchaj. Coś mam. Nagrodę wygrywa Slavciu. Wytypował on Cosmic Hero. Nie wiem, jak to teraz pokazać do kamery, żeby nie było, że to... Chyba widać. Nie wiem, czy będzie widać, czy nie będzie widać. Że musicie nam zaufać. Musicie nam zaufać, no my sobie sami nie ufamy. Slavciu, gratulujemy ci. Skontaktuj się z nami na mail, który jest podany w opisie pod tym filmem. Dziękujemy jeszcze raz za te 500 subskrypcji, które nam wbiliście. Dzięki wielkie. Zachęcamy do dalszej obserwacji naszego kanału. Konkursy na pewno też jakieś się pojawią. Planujemy też w końcu zacząć coś streamować na żywo. Nie wiem jak to wyjdzie. Waflu nad tym pracuje na razie. Tak. Wszystko też zależy od jakości łącza internetowego i tak dalej. Na razie jesteśmy w fazie testów technicznych. Dokładnie. No a reszta to później jest tylko czas. Trzeba mieć czas. Grzenic, no gratulujemy jeszcze raz zwycięzcy. Do następnego odcinka na kanale Retrogulasz i do następnego konkursu. Trzymajcie się, cześć.